Uważasz, że jednym z ryzyk jest inwestowanie w nieruchomości w Polsce przez rząd? Na przykład ostatnio jest głośno o tej ustawie Jacka Sasina, tak? Oczywiście, że tak. Rząd nie ukrywa, że nie podoba mu się sytuacja, w której mieszkania należą do osób prywatnych, którzy mogą ich kupić tyle, ile chcą, a następnie mogą je wynajmować. Ta zupełnie naturalna i oczywista sytuacja jest nienaturalna z punktu widzenia naszego rządu. To od lat mówi się o tym, że wprowadzą coś w formie podatku katastralnego. Nie wprowadzili go jeszcze głównie z przyczyn politycznych, to znaczy mówię o obecnej naszej partii rządzącej. Ona jest popierana głównie przez emerytów. Emeryci w Polsce mają mieszkania. Stąd gdyby wprowadzić podatek katastralny, to by się okazało, że elektorat obecnego rządu zaczyna płacić znacznie wyższe podatki. Jest to politycznie absolutnie nie do zrobienia. Ale co by było, gdyby wprowadzić podatek katastralny od drugiego, albo od trzeciego, albo od czwartego mieszkania, tak?